kwestia, natomiast jeżeli chodzi o tę modernizację, szanowni państwo, ja powiem jedno. Gdyby ta inwestycja była prowadzona dobrze, to nie ja bym ją otwierał, a w tym momencie płaciłbym niższe rachunki, czy dyrektorzy jednostek tych oświatowych płaciliby niższe rachunki za gaz, czy za energię. A tak nie jest. Płacimy większe rachunki. Tu może to mogą to potwierdzić niektórzy dyrektorzy. Więc, ale ja nie chcę wchodzić w szczegóły tej inwestycji, co było robione źle, bo będę wiedział to dopiero po audycie, który za chwilę otrzymam i będę wiedział, jakie rzeczy były przeprowadzone źle. Mogę powiedzieć jedno, że stan, jaki zostałem, był taki, że firma Wicon była niewypłacalna. To jest, mówimy o listopadzie, szanowni państwo, 23 listopada. Inwestycje miały się zakończyć na trzech obiektach do 15 listopada. I narady, w których uczestniczyłem, nie wnosiły niczego nowego. Nie będę wchodził w szczegóły, co się działo, bo podczas tych narad one niczego nie wnosiły. Ta inwestycja utknęła już w sierpniu, wrześniu ubiegłego roku. I mówię tutaj bardzo ogólnie podstawowe rzeczy, a szczegóły otrzymacie państwo w materiałach poaudytowych. Ja, dla mnie najważniejsze było przedłużenie terminu rozliczenia i to udało się wspólnie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, że otrzymaliśmy takie zapewnienie, podpiszemy aneks do umowy, jeżeli chodzi o dofinansowanie. I to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze. Dziękuję bardzo. Do tego tematu pani radna? Proszę bardzo. Tylko mówił pan o zwrocie dotacji. Ja o tym mówiłam, tak? Że jest firma, jest podpisana umowa, która zabezpiecza się. Jeżeli chodzi o utratę dofinansowania, to może pan Macena się powie, bo to chodzi o zapisy w umowie. Drodzy państwo, no inwestycje oczywiście, żeby dofinansowanie mogło być rozliczone. To nowe dofinansowanie jest określony termin zakończenia i ostatecznego rozliczenia inwestycji. To, o czym mówił pan burmistrz, że istniała realna groźba zwrotu dotacji, dotyczy takiej sytuacji, gdy kończy się okres finansowania zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą, a my nie mamy zakończonej inwestycji i nie mamy jej rozliczonej. Bo pamiętajmy, że okres czy termin, który jest wskazany w umowie o dofinansowanie, to jest termin rozliczenia inwestycji. Opóźnienia wykonawcy spowodowane różnymi sytuacjami, już nie wdając się w szczegóły, no, od jakiegoś już czasu stawiały pod znakiem zapytania zakończenie inwestycji, a już na z całą pewnością jej rozliczenie w okresie objętym umową o dofinansowaniu. W związku z czym tutaj pan burmistrz mimo wspólnie z pracownikami, którzy wspierali te działania, podjął wysiłki zmierzające do przedłużenia finansowania i rozliczenia tejże inwestycji. I w związku z uzyskaniem zapewnień instytucji finansującej o przedłużeniu finansowania i okresu rozliczenia ostatecznego tej inwestycji, bo tutaj temu też między innymi miało służyć to spotkanie, które tutaj było z przedstawicielami instytucji finansujących, żeby to właśnie przedłużyć. No, ta groźba zwrotu dotacji na razie została oddalona. Liczymy na to, że ta inwestycja zostanie zakończona. No, nie wdaje się na tym etapie szczegółowo, bo to już nie mi tutaj ujawnić, co zamierzamy dalej czynić. Ale na razie tej groźby zwrotu dotacji w związku z zapewnieniami instytucji finansowej. Dziękuję. Ja tylko chcę powiedzieć, że we wrześniu na sesji słyszeliśmy, że jest wszystko w porządku, nie ma żadnych niebezpieczeństw. Pan Giezek podnosił ten temat i usłyszał, że jest wszystko dobrze i w terminie będzie zakończone. Także radni usłyszeli taką informację.